Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Kazimierz Klejna, we własnej osobie, telefonicznie, acz tylko na zdjęciu u nas na wizji. Natomiast jeśli chodzi o fonię, to pewnie żadnych zarzutów nie będzie. Witam, panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Też mam taką nadzieję. Mam również nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jeśli chodzi o ustawę o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Senat. No zdecydowanie tak, bo będziemy ją, tą ustawę przyjmowali 27 maja, czyli już w przyszłym tygodniu. Jest już przygotowane stanowisko Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. A więc jesteśmy gotowi, aby rzeczywiście tę ustawę przyjąć. I jakie zmiany, jakie poprawki ta wasza komisja, właściwie połączone komisje, przygotowały i wprowadziły? Panie redaktorze, do samego tekstu ustawy, a więc tego najważniejszej części, czyli ratyfikacyjnej, oczywiście nie wprowadzamy żadnych poprawek, bo nie możemy tego robić. Natomiast, i nigdy nie chcieliśmy tego robić, natomiast poprawka jedna w formie preambuły jest dołączona, czy jest rozpoczyna tę ustawę, i w takim duchu, że Senatowi zależy na tym, ale także i rządowi, i wszystkim, myślę, w Polsce, aby sposób wydatkowania środków, które będą, które Polska otrzyma z Unii Europejskiej w formie dotacji i w formie pożyczki, żeby były wydatkowane w sposób przejrzysty, nie budzący wątpliwości, żeby ci wszyscy, którzy będą beneficjentami tych środków, mieli poczucie, że to wszystko dzieje się zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami. Panie senatorze, to ja mam tylko taką jedną prośbę. Wie pan, ja też mam poczucie, że wszystko jest okej, a jeśli chodzi o życie, to życie płata figle, a właściwie nie tyle płata figle, ile po prostu jest nieco inne. Pan pamięta te konstytucyjne zapisy mówiące o tym, że służba zdrowia należy się każdemu obywatelowi, jest bezpłatna, natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to szczegóły już, że tak powiem, kształtowało rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym każdy z nas musiał płacić składkę zdrowotną. No, tak to wygląda w życiu po prostu. No niestety wiemy, że oczywiście tak jest, prawda, że różne szczegółowe rozwiązania są, budzą wątpliwości. My byśmy też jako Senat nie wprowadzali tej poprawki, nie wprowadzalibyśmy tej preambuły, nie dołączalibyśmy preambuły, gdybyśmy nie mieli wątpliwości, a te wątpliwości niestety pojawiają się ze względu na praktykę, no, w tej chwili poszczególnych ministrów czy rządów w całości, powiedzmy tak, w uproszczeniu. I ten klasyczny przykład, ja już go kilkakrotnie pokazywałem także i w Polskim Radiu 24, gdzie od pana ministra Budy, odpowiedzialnego za środki europejskie, próbujemy wydostać informacje, według jakich zasad są dzielone środki pomiędzy poszczególne województwa. Pan minister odpowiada, jest to przejrzyste i zgodnie z algorytmem. Prosimy o ten algorytm od lutego bieżącego roku. Otrzymaliśmy go dopiero, ale zawsze są pokrętne, wcześniej były wyjaśnienia, ale po naszym, moim, kolejnym komisji mojej samorządowej prośbie, żądaniu wręcz, żeby ten algorytm, ten wzór pokazać nam, otrzymaliśmy go, ale w oparciu o ten wzór niczego nie można wyliczyć. Jeżeli na to popatrzymy, jak rozdysponowywane były w ostatnim czasie środki z tak zwanego funduszu inwestycji lokalnych, no to niestety ten podział też budził co najmniej wątpliwości, ponieważ zostało bardzo szczegółowo przeanalizowane, w jaki sposób, jakie samorządy, te lokalne, gminne, powiatowe, otrzymały te środki. I niestety, otrzymywały go niestety. I to muszę z żalem powiedzieć. Panie senatorze, ale pan wie, że akurat Fundacja Batorego, z całym szacunkiem, jest tymą dla samej fundacji. No jest jednak związana z Platformą Obywatelską. Nie ma co się czarować. Pytanie, czy na przykład, ja nie widziałem tego raportu, natomiast państwo dość ochoczo i odważnie go przywołują. Natomiast tak się zastanawiam, czy na przykład jest tam ujęty Płock. Wczoraj rozmawiałem z ministrem pochodzącym właśnie z Płocka, który był uprzejmy powiedzieć, że za waszych czasów Płock dostawał tam grosze, a ostatnimi czasy dostał ponad 40 milionów z budżetu państwa. Panie redaktorze, za naszych czasów podział środków pomiędzy województwa, przecież wtedy też nie sama Platforma
rządziła w poszczególnych województwach, przecież teraz też nie. No ale w większości, panie senatorze, tak, to już nie ma co zaklinać rzeczywistości, nie ma się wstydzić, jak było. Ja panu przypomnę takie czasy, to pan poseł Łącki natomiast z Platformy Obywatelskiej mnie naprowadził na ten ślad. Pan poseł Klejna z województwa pomorskiego, pan poseł Łącki z województwa zachodniopomorskiego. I proszę sobie wyobrazić, że nie było na przekop pod Świną, natomiast te pieniądze, które były już tam uskrobane, były troszeczkę zebrane, poszły na przekop pod Martwą Wisłą w Gdańsku. No, można i tak rządzić. Panie redaktorze, więc chcę panu powiedzieć tak, że oczywiście będziemy się w każdej chwili mogli licytować, tak? Ale chcę panu powiedzieć, że jedna... Pan wie, że z całym szacunkiem ja się z panem senatorem licytować nie będę. Ja panu od razu przyznam rację. Natomiast mnie chodzi o to, żebyście się przelicytowali wreszcie w samej Platformie Obywatelskiej. Bo co innego Klejna senator Platformy Obywatelskiej, a co innego Łącki poseł też Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, no oczywiście można podawać przykłady. Ja nawet mogę powiedzieć, że pewnie jakieś były prawdziwe, tylko chcę panu powiedzieć, że za naszych czasów, za czasu rządu Platformy, przecież też były różne problemy. Przecież ja tego nie mówię, że nie było. Ale kwestia wydatkowania środków europejskich była jednak przejrzysta. Panie pośle, ale to momencik, to ja tylko chcę zauważyć jedną rzecz, żeby nasi słuchacze nie odnieśli jakiegoś mylnego wrażenia. Nigdy za żadnych rządów, czy SLD-owskich, czy PSL-owskich, z wami z SLD, czy pisowskich, czy platformianych, gdybyśmy upraszczali... Nie, mówię SLD-owsko-PSL-owskich. Nie połączyłem SLD z Platformą, także spokojnie, panie senatorze. Nigdy żaden rząd nie miał problemów z wydawaniem unijnych pieniędzy. I co do tego tutaj jesteśmy chyba zgodni i sianie ziarna niepewności co najmniej mija się z celem. To zły żniwiarz będzie, który będzie na takim żniwie próbował robić interes, panie senatorze. Panie redaktorze, ja zakładam, że te pieniądze będą wydane wszystkie i że one nie zostaną zmarnowane. Ja zakładam, że tak będzie. Natomiast nam chodzi o to, żeby po prostu te pieniądze nie były wydawane według politycznego podziału. Ja wrócę jednak do jednego przykładu jeszcze, bo on jest taki znamienny, bo pan pokazał o tym w województwie pomorskim. Trasa Kaszubska, droga ekspresowa numer 6, od Gdyni w stronę Szczecina. Została przygotowana do końca 2015 roku. Były wszystkie procedury łącznie z ogłoszeniem przetargu na tą drogę zrobione i było zabezpieczone środki finansowe na ten cel. I my mówiliśmy nawet wówczas też, ci, którzy podejmowali decyzję, nie rozstrzygajmy tego przetargu, niech to zrobią ci, którzy przyjdą po nas. I to był największy błąd, bo natychmiast jak doszedł do władzy rząd PiSu, to ten przetarg unieważnił. Panie senatorze, ponieważ ja częściej jeżdżę w województwo pomorskie niż zachodniopomorskie, to też zadałbym pytanie, pewnie jak wielu z nas, po co mi ten przekop pod Świną? Ale z drugiej strony mieszkańcy Świnoujścia czekają na to dziesiątki lat. Ależ ja nie neguję tego przekopu pod Świną, panie redaktorze, tak? Tylko chcę powiedzieć, że trasa, właśnie ta droga ekspresowa numer 6, od Szczecina do Koszalina została doprowadzona tylko dlatego, że wtedy mówimy, że przetarg został przeprowadzony. I teraz po 5 latach ta droga ekspresowa numer 6 jest pokazywana jako wielki sukces rządu PiS i został ogłoszony przetarg na jej budowę tej drogi, mimo że koszt jest dzisiaj nieporównywalnie większy od tego, które były 5 lat temu, a środki w tamtym czasie były. Więc panie redaktorze, tych przykładów takich różnych dziwnych decyzji w ostatnich 5 latach można byłoby wiele... Panie senatorze, ponieważ ja jestem pragmatykiem i nie jestem przywiązany kurczowo do żadnej z partii od 89 roku, nawet powiedziałbym śmiało, że jestem apolityczny, to powiem panu tak. I pan doskonale wie, i ja doskonale wiem, że powinna być kontynuacja pewnych programów i pewnych działań. Tak, I pan senator i nasi słuchacze wiedzą, że drogi nie buduje się z dnia na dzień. W związku z powyższym wyczerpaliście z tego, co zrobiło wówczas PiS. Natomiast PiS też czerpie w tej chwili i czerpało z tego, co wy zrobiliście. Dla mnie sprawa jest jasna i oczywista. No właśnie podałem panu przykład, że PiS nie czerpał, ale oczywiście niektóre projekty poszły dalej, oczywiście tak, ale zdecydowanie mniej tych dróg PiS buduje. No przecież nawet autostrady A1 nie jest w stanie dokończyć, prawda? Tak niewiele brakuje. No, powiem tak, my nie mówmy o autostradach, bo my w naszym kraju autostrad nie mamy. My mamy wyrób autostradopodobny.
No nie, autostrady no tak, są... No tak, panie senatorze. Wie pan, jaka jest różnica między tą sławetną siódemką chociażby, zwaną też po części schetynówką już nawet, co niektórzy ją tak nazywają. Z Warszawy do Gdańska, tak jest, ale to, prawda? Droga ekspresowa, to nie jest droga autostrada. No tak, ale wie pan, no to właśnie chcę panu powiedzieć, jaka jest różnica między tą ekspresówką a autostradą. A jest taka, że jedzie się nią zdecydowanie lepiej... Jedzie się z nią krócej, bo jeżeli chodzi o samą odległość, jest bliżej z Warszawy do Gdańska, aniżeli przez autostradę. Jest bezpłatna. Tak. No, ale panie redaktorze, czyli same plusy. Ale to... A i tu mamy po dwa pasy, w jedną stronę. W związku z powyższym, jest... co nam za różnica? Nie, panie redaktorze, to jest doskonały przykład rzeczywiście tej drogi ekspresowej numer 7. Parametry drogi ekspresowej są trochę inne, więc są zakręty, wzniesienia i tak dalej. Nie ma takich na autostradach. Ale nie chcę tu mówić o technicznej stronie. Natomiast jak jeździ pan tą trasą, to pan doskonale wie, że krótki odcinek od Płońska w stronę Nidzicy buduje się ile lat już i nie można go skończyć. Ale prawda? Się buduje, to nie jest tak, że roboty stanęły i stoją. No wie pan doskonale, jakie to są tereny. Też chciałbym, żeby ten odcinek przejeżdżać zdecydowanie szybciej. I jaka część duża właśnie tej i mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby tam fotoradary ustawiać, tak jak chociażby postawiono na moście Poniatowskiego w Warszawie, ale to jest już inna, inszość i opowieść zupełnie na inną rozmowę. Chcę pana zapytać o jedną rzecz. Czy dwoma trzecimi będziecie próbowali przegłosowywać tę ustawę w Senacie, czy nie? Nie, nie, takiego pomysłu nie ma. A dlaczego? No skoro był taki pomysł w Sejmie, to ja bym poszedł krok dalej i zaproponował to samo w Senacie. Panie redaktorze, pojawiła się przecież wątpliwość po stronie partii pana ministra Ziobry, że ta ustawa, przecież minister Ziobro i cała jego partia głosowała przeciwko. No tam tak samo jak wy. Nie, nie, myśmy się wstrzymali. No to wie pan, wstrzymać się, ale nie wiedzieć, jakie się ma zdanie w tej prostej sprawie jest co najmniej śmieszne. Panie redaktorze, ale my nie jesteśmy częścią koalicji rządzącej, prawda? To partia, pan premier, pan minister Ziobro i jego partia są członkami... Panie senatorze, to mamy półtorej minuty, ja już pana tak życiowo zapytam, bo i pan wie jak będzie i ja wiem jak będzie. O ile w Senacie, ponieważ macie tam większość, przejdzie ta ustawa wraz z preambułą, tak. I ta ustawa z tą preambułą, szczęsną, nieszczęsną, mniejsza o to, wróci do Sejmu. Dokładnie. I teraz pytanie, czy Sejm powinien to głosować jeszcze raz, czy nie? No zdecydowanie musi głosować. No to skoro Sejm będzie to głosował, to ja już panu powiem, jaki będzie wynik. Tak. Ta preambuła zostanie odrzucona. I co wtedy? Ale panie redaktorze, z tego co się orientuję, pan premier Jarosław Kaczyński głosował za tak, preambułą. Tak, jako jedyny z Prawa i Sprawiedliwości, ale Zjednoczonej Prawicy, to fakt. Ale tylko i wyłącznie grzecznościowo. Natomiast ja piszę już taki scenariusz, co może być. Według pana, co będzie wówczas? Posłowie Platformy Obywatelskiej znowu nie będą mieli zdania w tej materii, czy będą mieli zdania? Panie redaktorze, posłowie Platformy będą głosowali za naszą poprawką, ale już nie będzie głosowanie całości tej ustawy, tylko i wyłącznie ta poprawka. A, czyli sama ustawa nie będzie głosowana, to mnie pan uspokoił, bo już się bałem, że jeszcze i sama ustawa. No to preambuła odpadnie w Sejmie i co będzie? Poprawka, jeżeli odpadnie? Tak. No, ale jeżeli odpadnie, no przecież my sobie liczymy się z taką sytuacją, że może odpaść, choć liczymy na to, że przejdzie. No, jak to jest z tym liczeniem, proszę państwa, każdy wie, umiesz liczyć, licz na siebie. Liczyłem na Kazimierza Klejnę, nie pomyliłem się, nie przegrałem. Bardzo dziękuję panie senatorze, dziękuję państwu. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.